Dzisiaj temat spotkania Pana Jezusa z niewidomym, który zaczyna widzieć w dwóch etapach. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 8 rozdział, 22 werset. I jest tam między innymi napisane: przybyli do Betsaidy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął, a on wziął ślepego za rękę. I tutaj widzimy w tym staranność Pana Jezusa. Tylko Marek opisuje nam tę historię i pokazuje, w jaki sposób Pan Jezus działał jako doskonały sługa. Jego pełen miłości stosunek do niewidomych został wyrażony w krótkich, prostych słowach. One doskonale opisują nam Jego ogromną cierpliwość, Jego taktowne postępowanie oraz doskonałą empatię, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego. Pan Jezus Chrystus mógł uzdrowić tego ślepego jednym słowem lub jednym uczynkiem. Jednakże On dokonuje tego w dwóch etapach, aby przedstawić cudowne pouczenie głęboko dotyczące naszych serc. Z natury każdy człowiek potrafi widzieć już od pierwszego dnia swoich narodzin. W pierwszych latach poprzez doświadczenia uczy się oceniać wielkość przedmiotów i dobrze oszacowywać dystans między nimi. Z tego też względu uzdrowienie niewidomego wymagało dwojakiego działania Pana. Aby ten człowiek nie tylko mógł widzieć, ale także aby mógł prawidłowo postrzegać. Pierwszy cud umożliwił ślepemu widzenie, techniczne widzenie. Zaś ten drugi uczynił go zdolnym do prawidłowego rozpoznawania. A Pan Jezus Chrystus, On wziął ślepego za rękę, wyprowadził go. Zbawiciel wziął chorego za rękę i wyprowadził ze wsi. Przez ten gest pokazał, że przyjmuje go takim, jakim jest i pragnie go uleczyć. Pan Jezus położył swoje ręce na oczy tego niewidomego, na jego oczy, skutkiem czego było jego, czyli tego niewidomego, uzdrowienie ze ślepoty. Następnie po raz drugi uczynił to samo, wtedy też niewidomy zaczął widzieć wyraźnie. Poprzez słowo o krzyżu w wieku 12 lat w pierwszym etapie przyszedłem w wierze do Pana Jezusa. Wiedziałem, że moje grzechy są mi odpuszczone, posiadałem życie z Boga, ale nie posiadałem całkowitej pewności zbawienia. Tak określił to pewien wierzący. Poprzez z kolei Ewangelię Bożą w wieku 18 lat nauczyłem się również tego drugiego etapu, zasięgu i treści chrześcijańskiego zbawienia w jego różnorodnych aspektach. Wątpliwości zniknęły, a ja otrzymałem trwały pokój do serca. Czyli widzimy na tym przykładzie tego wierzącego dwuetapowość. Zawsze jest to cudem Bożej łaski, kiedy jakiś człowiek w wierze uchwyci się zbawienia w Jezusa Chrystusa. I zawsze jest to cudem Bożej łaski, kiedy jakiś człowiek w wierze uchwyci się zbawienia w Jezusie Chrystusie, w Panu Jezusie Chrystusie. Jednakże dokonuje się drugi cud łaski Pana Jezusa Chrystusa, kiedy wierzący zrozumie całym sercem zasięg Bożego planu zbawienia. Pan Jezus Chrystus nie czyni nic połowicznie. Jeżeli coś rozpocznie z człowiekiem, to kieruje tym dalej, aż całkowicie wypełni swój plan.